Witam serdecznie moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym filmie pokażę Wam dwie przesyłki, które do mnie niedawno dotarły. W sumie dość dużo miałem różnych przesyłek w ostatnim czasie. Pomalutku będę Wam je prezentował. Dzisiaj dwie. Jedna, ta tutaj po lewej, jest od Bartka, z którym się wymieniłem najnowszą kolekcją. On mi przysłał takie oto karty. Moje braki, jeżeli chodzi o karty do albumu. Brakował mi Cancelo z Juventusu. Z boka bazówka Magalan. Pavon na Fansie. I z Gremio Leo Moura. To były cztery karty brakujące. Także dzięki Bartek. A tutaj jeszcze od niego limitki. Promesa i Pavona trafiłem niedawno w saszetkach z Empika, a Skriniara nie miałem, więc idealnie brakująca limitka do kolekcji. Jeszcze raz serdeczne dzięki Bartek za przesyłkę. Pod filmem w opisie będziecie mieć link do jego kanału, bo też chłopak nagrywa. Tak więc serdecznie tam zapraszam do niego. No i co? Teraz druga przesyłka od Mikołaja, z którym dość często rozmawiamy, piszemy tam coś na temat kart. I popatrzcie, co mi przysłał. Dość długo zbieram tą kolekcję premium. Nie mogę jej ukończyć. Mikołaj postarał mi się pomóc. Troszeczkę saszetek od niego dostałem. 4, 8. Tutaj są karty. Zaraz Wam je pokażę. 10, 14 saszetek. Otworzymy to sobie na jednym filmie. I tutaj są karty, które mi brakowały. Oprócz tych chyba, nie wiem, 3 albo 4 jeszcze będą mi do kompletu brakować. Mamy jedną kartę. To jest numer pierwszy. Później UEFA Fair Play. Numer czwarty. Thuram. Metzelder. I tutaj jest kilka kart w środku. Zaraz to Wam pokażę. Altintop. Ribery. Kierżakow. Pletikosa. I ostatnia karta. Tomasz Rosicki. Tak więc serdeczne dzięki Mikołaj za tą przesyłeczkę. Będzie co otwierać na filmie. Dwie na pewno odłożę do saszetek, gdzie będę robił taki duży, wielki unboxing. 100 w sumie saszetek. Nie miałem jeszcze właśnie tych dwóch, więc to trzeba będzie odłożyć. No i co? Tak to wygląda, moi kochani. Dwie przesyłki bardzo fajne. Dziękuję Wam jeszcze raz, moi drodzy. No i to by było tyle na dzisiejszym odcinku. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć!